Drodzy panowie, prawdopodobnie kiedyś słyszeliście o czymś takim jak placebo. Placebo jest to taka substancja, która nie ma żadnego działania, natomiast po wzięciu jej, po połknięciu, jeżeli jesteśmy przekonani, że ona ma takie, a nie inne działanie, to działa. I to placebo działa w ponad 50% przypadków. Drodzy panowie, ja wiem, że to będzie dla was lekko kontrowersyjne, ale istnieje taki specyfik, który nazywa się Viagra. Jak mężczyzna, jak facet weźmie, łyknie sobie taką niebieską pastyleczkę, to robi się wielokrotnie bardziej sprawny, niż jak tej pastyleczki nie łyknie. Z jakiego powodu? Trochę niewiadomego, bo jeżeli łyknie taką pastyleczkę i się nie spotka z żadną kobietą, tylko na przykład pójdzie na ryby, to ta Viagra nie ma żadnego wpływu na jego potencję. Natomiast jeżeli taki facet łyknie Viagrę i się spotka ze swoją ukochaną dziewczyną, to on świadom tego, że łyknął Viagrę, czuje się jak młody Bóg. Czuje się, że teraz on będzie mógł tej swojej ukochanej dziewczynie pokazać się od najlepszej strony, od najmocniejszej, od najtwardszej strony, od strony długotrwałego związku z tą kobietą. I bardzo często właśnie tak się dzieje. Jeżeli się zastanowimy nad tym, to jeżeli facet nie łyknie Viagry, to ma problemy ze współżyciem, ma problemy ze wzwodem. Po prostu boi się, że nie będzie miał wystarczającej erekcji, żeby tej kobiecie, tej partnerce dać wystarczający powód do przeżycia szczęścia. A w każdym razie orgazm, no a w każdym razie cudownej nocy. Czyli jak się facet boi, to pod wpływem lęku jego umysł nie jest gotów i nie jest taki przekonany o tym, czy jego możliwości są wystarczająco wysokie. To znaczy, teraz reasumując, to znaczy, że Viagra ma przede wszystkim działanie przeciwlękowe, bo jak facet łyknie, to się nie boi być mężczyzną, ale również Viagra ma jeszcze drugie działanie. Viagra podnosi mniemanie o sobie i to naprawdę działa. Jeżeli facet ma duże poczucie własnej wartości, to również o tym wie jego penis. On też jest wtedy duży.